Gmina Sędziszów Małopolski 11 listopada upamiętni 104. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Organizatorami obchodów są Urząd Miejski oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sędziszowie Małopolskim. Uroczystości upamiętniające odzyskanie przez Polskę niepodległości rozpoczną się wspólnym przemarszem ulicami miasta spod Sędziszowskiego Domu Kultury do Kościoła Farnego. Marsz wyruszy o godzinie 11:30. O godzinie 12:00 w Kościele Farnym odbędzie się msza święta w intencji ojczyzny. Następnie złożenie będzie kwiatów pod obeliskiem błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki i w kolejnym przemarszu przejdziemy pod ratusz, gdzie zostanie odśpiewany hymn, wciągnięta flaga na maszt, złożone zostaną kwiaty. Święto Niepodległości będzie w tym roku w Sędziszowie Małopolskim wyjątkowe. W drugiej połowie dnia zaplanowano dodatkowe wydarzenia. Na godzinę 17:00 przygotowana będzie iluminacja świetlna. Ratusz rozbłyśnie w biało-czerwonych barwach. Po tej iluminacji wszyscy zgromadzeni pod ratuszem uczestnicy, którzy się tam pojawią, mogą wziąć udział w Marszu Pamięci. Będzie to przemarsz na cmentarz komunalny pod krzyż upamiętniający rodaków poległych za ojczyznę w latach 1939-56. Po to, aby oddać im hołd. Urząd Miejski i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury zapraszają wszystkich mieszkańców do wspólnego uczczenia 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.